W naszej relacji oglądamy na przemian starcia półfinałowe kobiet między Limonkami i The Winners i mężczyzn między Korkami i Zenitem. W pierwszym półfinale pań Spartanki po kapitalnym boju pokonują Wilczyce 3-2, a we wspomnianym starciu Limonki przegrywają po równie ogromnych emocjach 2-3. Praktycznie obydwa półfinały damskie skończyły się w tiebreakach. Bardzo nas cieszy, bo to oznacza, że jest bardzo wysoki poziom, bardzo wyrównany. Zespoły walczyły o każdą piłkę. Czas na męskie granie. Korki pokonują Zenit 3-1 i meldują się w finale. Patrząc na naszą grę, liczyliśmy nawet, że może być tiebreak, ale jednak przeciwnik popełnił parę błędów więcej od nas. W pierwszym secie graliśmy prawie bez błędu, więc było to widać w wyniku. Natomiast w dalszej części gry trochę nam się zaczęło sypać, ale podnieśliśmy się i pokonaliśmy Zenit 3-1. Drugim finalistą męskich zmagań ekipa Prawie Plus Liga, która bez straty seta pokonuje All Six by Decathlon. W przyszłą sobotę, wyjątkowo właśnie mamy rozgrywki w sobotę, to będą dwa mecze o trzecie miejsca męski i damski oraz wielki finał męski i damski w naszej lidze Volley Wrocław Spartan. Wtedy będziemy mieli właśnie zwycięzców, będą też nagrody indywidualne wręczane, czyli dla najlepiej zagrywającego, dla najlepiej blokującego, dla najlepiej atakującego i dla MVP w damskiej i w męskiej kategorii rozgrywek. I później mamy przewidzianą też imprezę z okazji na zakończenie dla wszystkich zawodników. Choć za każdym razem podkreślamy, że to rozgrywki amatorskie, siatkarze muszą do nich mieć zawodowe podejście. Tylko w ten sposób mogą osiągnąć sukces. Co ciekawe, finalista zespół Korków gra nie tylko w Volley Wrocław Spartan. Gramy w tej lidze i gramy jeszcze w otwartych mistrzostwach Wrocławia. Jesteśmy, można powiedzieć, zawodowymi amatorami siatkówki. Zachęcamy, by w najbliższą sobotę dopingować najlepszych uczestników zawodów i też poznać smak amatorskiej rywalizacji na siatkarskim parkiecie. Serdecznie zapraszamy, aby przyjść na finały, na mecze finałowe. Będzie dużo emocji, będzie bardzo wysoki poziom, abyśmy wszyscy tam dopingowali, aby nas było jak najwięcej na tych meczach. Plan grania na finały następujące: o 9:00 mecz o trzecie miejsce kobiet, o 11:00 starcie o najniższy stopień podium mężczyzn. Na 13:00 zaplanowano spotkanie o złoto pań, a na deser o 15:00 mecz finałowy panów, siatkarska sobota z amatorami we Wrocławiu. Wrocław żyje biegami, o czym świadczą nie tylko dwie największe biegowe imprezy w mieście, czyli półmaraton i maraton. Amatorzy najprostszej formy ruchu przede wszystkim się ruszają codziennie, można ich spotkać w każdej części miasta. I dla nich, i dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z biegami, kolejna propozycja od Maraton Team. W tym roku odwiedzą nas bardzo znani goście. Już o godzinie 9:00 z pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, trening biegowy na 10-kilometrowej dłuższej z dwóch dostępnych trasie, wyruszą wszyscy chętni uczestnicy. Wyruszą, co bardzo ważne, z panią Wandą Panfil, czyli polską mistrzynią świata w maratonie, uczestniczką takich wielkich imprez maratońskich, jak m.in. biegi na królewskim dystansie w Bostonie, Nowym Jorku czy Tokio. To jest trasa dłuższa dla tych, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanych. Jednocześnie o 9:00 także grupa początkująca wyruszy w trasę 6-kilometrową, trasę, która tak naprawdę będzie przebyta w tempie marszobiegu, także spokojnie wszyscy chętni na pewno ją ukończą. Nieco później już z praktyki przejdziemy do teorii, ale wykładów z taką postacią biegów życzyłby sobie chyba każdy. O godzinie 10:00 spotykamy się w jednej z sal Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu i tam spotkanie z kolejną bardzo ważną gwiazdą światowego sportu i lekkiej atletyki, która nas odwiedzi, czyli Marcinem Lewandowskim, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy w biegach na średnich dystansach, czyli zwłaszcza w biegu na 800 i 1500 metrów. W obu inicjatywach można wziąć udział bezpłatnie. Zarówno trening, jak i spotkanie mają być atrakcją dla tych, którzy chcą z biegami żyć. Za pan brat. Cała ta impreza jest oczywiście bezpłatna, nie obowiązują żadne zapisy, wystarczy stawić się o godzinie 9:00 na pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Co ważne, informujemy i przypominamy, że obowiązuje tam limit liczby uczestników, to znaczy pierwsze 150 osób weźmie udział w rozpoczęciu sezonu biegowego, także przypominamy i zachęcamy do punktualnego przybycia. Co ważne, w części biegowej mogą wziąć udział osoby tylko pełnoletnie, zaś w spotkaniu z Marcinem Lewandowskim wszyscy chętni. Marcin Lewandowski przy okazji będzie promować swoją książkę. A uczestnicy biegu z Wandą Panfil otrzymają dodatkowy zastrzyk energii, oprócz endorfin, rzecz jasna. Wszyscy uczestnicy dostaną też małą przekąskę energetyczną, tak żeby móc uzupełnić stracone podczas biegu węglowodany. Serdecznie zapraszamy, najbliższa niedziela, 1 marca, godzina 9:00. Dodajmy wszystkie te atrakcje na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.